Halo, halo, witam, to Willi z tej strony. No zobaczcie, jaki śliczny design. Aż się chcę popatrzeć na postać. No szkoda, że ten, słuchajcie, katalizator jest delikatnie słabszy, bo wygląda no zacnie, najlepiej chyba, świetnie wręcz. Zobaczcie, jak to wygląda, taka dzita. Nawet obrażenia zadaje. Jeszcze dużo jest katalizatorów, które zadają obrażenia, tak? Tylko że jedyny cios, jaki mamy do wyboru, słuchajcie, to jest taki. Czyli czy trzymamy w prawym ręku, czy w lewym, to jedyne, co możemy zrobić, to pchnąć. I słuchajcie, no tak naprawdę nie ma co się opierać na tym absolutnie. No, w niektórych przypadkach można by to było wykorzystać. Tam chyba największe obrażenia ma katalizator Demona, on 240 nawet zadaje, ale też to jest takie pchnięcie i ten zasięg tego katalizatora jest mizerny. Tutaj przynajmniej zasięg jeszcze jest i tam można dobić przeciwnika. No, ale to tyle, słuchajcie. No, niestety wracamy do katalizatora. Z katalizatorem jest trochę tak jak z cudami, no jeżeli zaczynamy grę kapłanem, no to trochę się tam zacząłem bawić tymi cudami, ale nie wiem, czy mi się będzie chciało inną postacią. Słuchajcie, jeżeli zaczynamy grę kapłanem, to dostajemy na początku tak naprawdę taki talizman, który jest najlepszy, no nie oszukujmy się. Najbardziej taki optymalnie jest najlepszy i wygląda jak kubka siana i no nie podoba mi się to zbytnio oczywiście. W Dark Souls 2 troszeczkę to ulepszyli te talizmany, no tak to mizernie to wygląda. No dobrze, słuchajcie, no co, jesteśmy po Anor Londo. Mam chęć się wybrać na te archiwa. Archiwa są strasznie ciężkie, trudne. Znaczy trudne, trudny jest początek, tam wejście do tych archiw, później tam jakoś leci. Tak naprawdę jak powoli czyścimy, to jakoś tam idzie. No, najgorzej jest z tymi magami oczywiście zasranymi. No ale jakbyśmy otwarli archiwa, to moglibyśmy, że tak powiem, następne czary od Logana mieć możliwość do wykupienia, tak? No. No i chyba zobaczymy najpierw. Niech sobie. Wow, niech sobie idzie. Nie chciał mi opowiedzieć. A bo ja już z nim rozmawiałem, tak. No i co, no słuchajcie, jest naczynie władcy, tak. Kładziemy, otwierają nam się wrota do Nito, do trzy powinny być, tak. To jest czwarte, jak gdyby, do Gwina już. Nie, cztery powinny być. To Nito. Quailak. To jest Nito, tak? Archiwa, Sit. A i tutaj ten demon, tak? W sumie dwa nawet. Słuchajcie. Cóż dalej? Czy my tu jeszcze coś mamy? Jakiś poziomek? Nie. No, pasowałoby też do 24 chyba te dostrojenie, żeby jeszcze jeden nam doskoczył. 6 to już naprawdę można spokojnie zostawić to tak. W razie czego, ale w razie czego można Anor Londo. A nie, słuchajcie, dobra, to idźmy sobie po kolei tak. Najpierw tak, najpierw zrobimy tak. Parafię nieumarłych. Czy ja chcę teraz tego Guidolina? Dobra, idźmy tak. Parafia nieumarłych zrobimy w tym odcinku, słuchajcie.
hydrę, bo mamy miecz, no ta hydra nam została, a trzeba też, że tak powiem, do przodu ruszyć quest, tak? Znaczy quest DLC tam z tą koroną dask, tak, żeby to się nam przeładowało. Bum, 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 Andrzej, walisz. Co my mamy? Tutaj żeśmy zrobili. Mamy teraz buławę. Z tej buławy, ta buława jest niezła do takiej broni, tylko że no, ją znajdujemy na koniec, słuchajcie tego, jak zaczynamy klecho, to ta buława, zobaczcie, ona ma skalację B. I naprawdę można z niej fajną boską broń zrobić na katakumby, nie? No ale jak sami widzieliście, toporem też można sobie świetnie poradzić. No mamy miecz furii, słuchajcie, no to już jest naprawdę, naprawdę, no jaki wybór mamy z tych dużych bossów. O ile w innych częściach naprawdę możemy sobie poprzebierać, to tu tak naprawdę gra nie zostawia nam większego wyboru, no bo no co weźmiemy, no słuchajcie, no co weźmiemy, księżycowy róg weźmiemy i sobie zrobimy włócznie z 300 obrażeniami, tak? No można, no, ale jednak to jest magia, a to jest ogień, to robi różnicę, słuchajcie. Mógłbym zrobić to włócznie w zasadzie. Jak on mnie trafił nie w czasie, że tak powiem, rola. No nie można w czasie uniku zadawać obrażeń. No ogólnie taka jest przyjęta zasada, dlatego nawet do przeciwnika możemy. Nieważne gdzie robimy, w jakim kierunku, tylko kiedy ten unik, tak? To jest istotne. W sumie, czy ja chcę te ognisko brać? Weźmiemy sobie tamte ognisko. Tylko... Tak, później wracać to kostko. A nie, bo mamy teleportację przecież, słuchajcie, to egal już. Tak, już jesteśmy. Super, już gra się nam upłynni. Chyba, że się będę kręcił tak, jak się kręcę do tej pory, no to się nie upłynni nam gra. Bo będziemy, kurczę, chodzić jak bezpańskie psy. Czarny rycerz, tarcza, traf. Tak, zrobimy sobie. Zrobimy sobie normalnie to. Ciekawe, czy te naprowadzające same, czy one by w te głowy waliły? Raczej nie. Raczej nie. Raczej nie. Ale zobaczymy, no. Podejrzewam, że mało osób próbowało, bo większość nie pomyślała o tym, albo nie chciało się cofnąć, żeby wykupić po prostu czary. Albo robiło hydrę po prostu wcześniej. No. Znaczy, słuchajcie, hydra jest... Skoro ja tu byłem... No to wygląda, że byłem. A, ja tu mam tarczę ze wzorem traf już. No dobra, okej, sorki. Drobne ciągnięcie. Czyli czarny rycerz już nie żyje. No dobra, to idźmy, zabijmy to hydrę. Dokończając wątek, no... Ta hydra, słuchajcie, tak naprawdę nie ma jakiejś spiny, żeby ją zabijać na początku, bo to ona tam tych dusz daje chyba 10 tysięcy, nie za dużo. Nic specjalnego tutaj, jakiejś specjalnej drogi nie pilnuje. Tak naprawdę pilnuje tylko dojścia do DLC, na które i tak się, słuchajcie... wybieramy na koniec tak naprawdę tego, no. Dostaniesz wodę i po co ci to, no. O Jezu, ja dostałem, jak ona ma zasięg potężny. Słuchajcie, no, przepotężny zasięg posiada ta hydra. Chodźcie. Ba, tu za tym kamieniem już nie ma zasięgu. No i mówię, tak naprawdę to tylko jest kwestia tego,
żeby tutaj, zobaczcie, ty z tym mieczem tutaj sobie później przychodzimy, na spokojnie robimy, także nie ma co się pchać na tą hydrę, jak się nie ma broni z zasięgiem, no bo jeżeli ma się od początku gdzieś tam, słuchajcie, jakąś kosę, czy coś, no to jak najbardziej można się udawać, no. Kosa jest dobra, ale słuchajcie, specyficzna, no żeby kosa była dobra, to trzeba by było, słuchajcie, zapodać tej kosie albo jakiś buff, tak? Czyli zakląć się od czegoś, albo słuchajcie, co ja chcę teraz zrobić, chyba zmienić tarczę jednak. Na to traf. Albo słuchajcie, no iść bardzo mocno w sprawność, ale to tych punktów, żeby ta kosa zadawała te 400-450 obrażeń, to tych punktów musielibyście mieć, nie wiem, kurczę, 30 parę przynajmniej tej zręczności, czy tam zwinności. No jest sporo, tak, no jest sporo. No nie zamierza do mnie strzelać? Może by tak wziął tarczę. Dobra. O ty szujo. Dawaj, dawaj. No i po kolei obcinamy te głowy oczywiście. Musi... Słuchajcie, jeżeli się trzymamy w miarę blisko tego, no to ona i ta woda nas wielce nie zrobi, tak? Tylko po prostu, jeżeli będziemy gdzieś tam z daleka próbować, no to to się źle dla nas skończy, no. A tu woda nam nic nie zrobi, tylko po prostu jak ryknie, no to wiadomo, no. A ty! Nie trafiłem cię. Trzeba zrobić rola jakiegoś, bo... Następna główka. Jeszcze dwie zostały, tak? Weźmy sobie od razu to. To zaraz ma... O, tutaj głowa jak daleko jakoś mi... ominąłem to. No ale to dobrze. No, dawaj, dawaj. Dobra, no i została jedna głowa, tak? Gdzie ta głowa mi tu lata? To jest ta, tak. No i do tej to chyba... No dawaj, dawaj. Dziękuję, nara. No. No to się nazywa pro, tak? No, ale jak się, słuchajcie, ma odpowiednio broń, odpowiednie wszystko, no już jesteśmy dość silni, tak, także też nie ma co się oszukiwać. Czy ja odpoczywałem przy jakimś ognisku? Nie. I niedobrze jest, ale to nie widzę problemu, bo po prostu powinienem tam przy parafii odpocząć, a tak to się... Przecież mamy teleport, słuchajcie. Czy ja chcę teraz tych kostek zużywać? Tak daleko nie mamy. Tu jeszcze mamy, słuchajcie, Havela. To będzie coś ciekawa walka, bo on tam nie bardzo chce wyjść do nas. Trzeba tam wejść do niego. Żeby nie tracić czasu. Bo chciałbym tutaj ruszyć, jak to się mówi, słuchajcie, ten też. Może idźmy do Havela. Sama się nam gra przeładuje, jak zginiemy, tak? Dokładnie. Nie trzeba tutaj wielkich. Pierścień Havela mi jest niepotrzebny, no ale no słuchajcie, no jest gość do pokonania. Patrzcie, tak kurwa mędziasz, co? Nie będę tutaj się z nim bawił w blokowanie, czy...
tylko po prostu go zabije, no mamy czary, jesteśmy magiem, no to słuchajcie, no będziemy grać jak mag, tak? W wyjątkowych sytuacjach z tymi rycerzami chciałem z czasu zaoszczędzić sobie tam, bo tam naprawdę trzeba się było do nich nastrzelać. No to parowanko pach, pach nie ma. Poza tym, słuchajcie, no mag też musi walczyć wręcz, jak widzicie. No. Hydrę można, magię podejrzewam, załatwić. Widzicie, że ona jest dosyć czuła, tylko dwa razy musiałem ją trafić w tę głowę. No i ciężko, bo te samo naprowadzanie nic nie dało, musimy tę głowę obcinać. Słuchajcie, z Havelem na mnie pykło. Znaczy nie zginęliśmy, tak? Bo pyknąć pykło, tylko po prostu nas nie zabił. Gra nam się nie przeładowała. A musi się przeładować, żeby pokazał się złoty golem, tak? Na końcu. No więc tak. Aha, aż tu byliśmy. No fajnie, fajnie, fajnie. Fajnie. Parafia nieumarłych. Parafia nieumarłych. Odpocznijmy przy tym ognisku, żebym ja tutaj się nie przenosił już tam gdzieś tam w jakieś... Chociaż wiecie, jak to teleport jest, no tak naprawdę po Anor Londo to już mamy komfort sytuacji, gdzie teraz musimy iść, zabić się, że tak powiem... Tak, tak. Ja nie będę jeszcze z niego korzystał. Ale już go kupię. Mam 20 tysięcy, słuchajcie, kupię go. Dlaczego nie będę jeszcze z niego korzystał? No chcę się pobawić, no sami zobaczycie dlaczego. Jak już będę miał kryształowe po prostu i duże, to sami zobaczycie, no jak to fajnie. No bo my w tej chwili jeszcze nie mamy włóczni dusz, a ani tego samonaprowadzającej materii dusz kryształowej. To jest dopiero... Znaczy już w tej chwili Logan po prostu się zawinął nam z kapliczki Firelink i udał się do archiwów, tak. Tam oczywiście dał się złapać jak zwykle, nie wiem kto go tam łapie. No ale dał się złapać, zamknąć w klatce. No i my go znowu będziemy musieli uwolnić, tak. No ale jak go uwolnimy, no to już będzie mógł nam... Słuchajcie, sprzedać całkiem, całkiem niezłe czary. Oczywiście najmocniejszym katalizatorem jest katalizator Logana, tudzież Manusa, ale Manus to jest na koniec gry, prawie że na koniec. Zastanawiam się, czy achievement, no chciałbym zobaczyć ten katalizator Manusa jednak, tak? Jak on się ma do rzeczy. Być może w New Game Prime zagram magiem właśnie, no na razie mi to w miarę idzie. Słuchajcie, mi się wydaje, że magiem jest tak naprawdę początek bardzo trudny. Znaczy początek, no spora część gry jest kłopotliwa, tak, później to idziemy już, mamy moc, no, mamy moc, no. Mamy moc. Jeżeli mamy jeszcze do tego miecz, tylko że znowu tak jak mówiłem, no z tym mieczem jest taka historia, słuchajcie, że no jak my już mamy ten miecz, to my z niego nie korzystamy, słuchajcie, no bo mamy takie czary już, że szybkość tej broni to jest, mamy takie czary, słuchajcie. Poza tym miecz furii naprawdę, no w wielu przypadkach o wiele, wiele lepiej się spisuje. Zobaczcie, to jest ciach, ciach, naprawdę genialna broń, uważam, że jedna z najlepszych. Jedyny minus tej broni jest to, że nie działa w ruinach, w demonicznych ruinach i Aizalit i musimy się tam po prostu w jakąś inną broń przeistoczyć, no bo tam ogień i chaos niestety... No jest dupa, tak? Jak to się mówi, jest dupa. Oczywiście korony Dust nadal nie będziemy mieli. Musielibyśmy się jeszcze raz przeładować, słuchajcie. Tak. Jeszcze raz byśmy się musieli przeładować. Gdzie ten pierścień jest ten? Nam pozwoli oczywiście i po wodzie się na logiczne poruszanie szybkie. Yy.
być może to zrobię, no jeszcze raz się przeładuję, mogę tu wziąć te ognisko, to już by było z głowy, a nie, i tak to nam nic nie da, bo słuchajcie, musimy i tak do archiwów się wybrać, dobra, sorry, bo przecież musimy mieć naszyjnik, tak? Musimy mieć, słuchajcie, naszyjnik, żeby się portal pokazał. Bardzo silny jest, trzeba uważać, żeby nam krzywdy nie zrobił. Czy silny jest, no? No potrafi tam zadać jakieś obrażenia, tak. Tak, ja oczywiście jestem prograczem, dlatego. Dlatego. Znaczy, słuchajcie, no nie jestem też słabym graczem, tak? To nie jest tak, że ja tu tam, tym pierwszym playthrough, jeżeli ktoś tam zagląda, no to jakoś tam delikatnie siebie określałem. No to jakieś tam pojęcie mam, to była gra po przerwie i tak naprawdę poszła całkiem, słuchajcie, dobrze. Tam kilka failów takich, no Nowym Londo, no to nie liczę, bo to był brak pamięci, nie? To był śmieszny fail, a nie taki denerwujący, jedynie tam z Artoriasem jakieś wpadki cięższe. I to jest wszystko i przeleciało jak, słuchajcie, cacy malina, tak? No mamy księżniczkę. Musimy z nią porozmawiać, wyczerpać kwestie, żebyśmy mogli ten naszyjnik, słuchajcie, bo inaczej to jest dupa. Naucz się gestu, elegancki ukłon. Co ona tu ma? Te same czary można kupić. Ten kup, jak już jestem. Te same czary można kupić, słuchajcie. To jest dziadostwo. Od razu mówię, jeżeli ktoś chce. Jest słabszy, po prostu jest lżejszy, tak. W sumie jak jestem magiem, stać mnie na niego, kupię go, żeby były te katalizatory, tak, do pokazania nawet na koniec, że aha, mam. No i wszystko. Lecimy sobie dalej zaraz, no chodź. Najprawdopodobniej Gwidolina będę chciał zrobić, nie będzie to fajne. Dobra, to już wszystko, co masz mi do powiedzenia, tak? Problem jest taki, słuchajcie, coś tam jest, jakiś drop, niebieska grudka tytanitu. Problem jest taki, jak się robi na przykład cuda, że... no te cuda w tej jedynce, moim zdaniem, no zostały tak, jak chce się... Głównie pod PvP i tak naprawdę się nadają, no i tylko pod PvP, bo tam są takie dość ciekawe te cuda niektóre są. Oczywiście, moim zdaniem magia no wiele, wiele lepiej się sprawdza, jeżeli chodzi o taką grę z przeciwnikami tutaj z NPC, tak, niż za to troszeczkę słabiej się sprawdza na PvP, tak. Chociaż ta kryształowa, jak już się ma te najlepsze czary, no to też i ta magia, słuchajcie, robi różnicę. Kurczę, źle poszedłem, chciałem tam na dół, dobra, sorki. Wybaczcie mi, a niestety cuda, no nie sprawdzają się, zresztą te cuda ofensywne, słuchajcie, ich jest mało i ciężko jest zdobyć, z reguły zdobywanie niektórych cudów wygląda tak, że musimy przystąpić do przymierza, no i zdobyć tam plus jeden, plus dwa tego przymierza, żeby dostać cud, tak. Tak samo jest z Gwidolinem, jeżeli chcemy dostać tego buffa na broń, no musimy przystąpić do przymierza, tak? Co za tym idzie, nie możemy go zabić. Znaczy w sumie moglibyśmy go najpierw przystąpić do przymierza, nadrobić tych pierdoł, tak? Później po prostu go zabić i one dropią w malowanym świecie. No i oczywiście, jeżeli byśmy mieli graczy inwejdować tylko z tymi inwejdami, słuchajcie, w tej grze, to nie jest wcale tak słodko. I szczególnie jak się jest w tym, no bo tam jakieś błędy były kiedyś, teraz nie wiem, może to poprawili.
tak naprawdę chyba gra nie warta świeczki, mi się wydaje bynajmniej tak, ale można spróbować, jak ktoś chce, to wcale nie mówię, że nie. Także magia tak, cudy, nie, cuda niekoniecznie. Teleportacja. Gdzie mieliśmy? No co, zabijmy tego, znaczy zabijmy. Tego Guidolina, tak. Las zostawiam, mówię. Mógłbym go zrobić teraz, ten las, tak? Już. No, nie mówię, że nie, bo tak naprawdę. No ale słuchajcie. Nie będziemy zabijać strażniczki na pewno, bo to jest. No i dobra, i Gwidolin się na nas obraził i już do przymierza byśmy nie wstąpili, tak? Co za tym idzie? Najlepszy buff na broń. By do nas nie wpadł, ale wpadnie do nas słoneczny buff na broń, który też jest niczego sobie. Znaczy one tak naprawdę te buffy są delikatnie różnią. No dosłownie delikatnie jest mocniejszy ten. Słuchajcie, ten, no. No ten mrocznego księżyca buff na broń, tak? Jest taka. O! No można zginąć, wiecie? Jak się za późno wejdzie, ona dość szybko się opuszcza. Znaczy zginąć jak zginąć, na pewno sobie tam zadać jakieś większe obrażenia. Chociaż w sumie jakby tam... Nie, tu nie jest tak wysoko. Mój pies szaleje. Pootwierali wszystko, zimno, żebym zamarzł. To opalać się. No i słuchajcie, mamy pierwszych wrogów. Plus jest taki, że możemy sobie używać. O! I tak. Oni we dwóch będą lecieć oczywiście, bo są. Minus jest taki, że mamy tutaj. Poważny problem, jak widzicie. No to jest też, słuchajcie, jeżeli chodzi o PvP, no to już ta magia coś tam nam daje, tak? Bo sami widzicie, że... Zresztą to jest NPC, wiadomo, że NPC inaczej jest traktowany. Oj, uderzy mnie. No też mam uderzenie tu. Mogłem ich mieczem tak naprawdę załatwić, słuchajcie, ale... No mój pies strasznie szaleje, słuchajcie, jeżeli będą jakieś dźwięki, to trudno. No musi się wyszaleć, młody piesio. Do kowala nie musimy iść po nic, tak. Mógłbym zrobić ewentualnie z duszy i pokazać wam. Może zrobię. Na koniec gry. I teraz słuchajcie, jest myk, tak. Zawsze jest niebezpieczeństwo, że ten Gwidolin nas zabije. Szczególnie jak gramy magiem albo słabszą postacią, bo naprawdę potężne ma te czary. I istnieje takie prawdopodobieństwo, że nas zabije. Ja jak grałem magiem, robiłem takie testy, bo troszeczkę ograłem, żeby nie było takich wpadek jak w pierwszym playthrough, tak. On się nie kręcił z tymi czarami, nie wiedział co, gdzie, jak, po co i dlaczego. Słuchajcie, to zginąłem chyba 5 razy. I wcale nie jest powiedziane. Strasznie mało wrażliwy jestem na obrażenia. I jak zginiemy, a zabijemy to strażniczkę, to ogniska nie działają, tak? Co się z tym wiąże? No, nie muszę mówić. No dawaj. How dare you produce a blade upon a deity? How did you ever get this far? I shall... Dlatego ja tej strażniczki, ona teraz daje sobie buffa, ja tej strażniczki, słuchajcie, nie zabijam.
wszyscy są zadowoleni, ona żyje, ja ją później mogę sobie zabić, for fun, znaczy for fun, tak naprawdę no, dla duszy strażnika, tak, bo ona tam dusz takich fizycznych to nie daje, znaczy tych, bo tam chyba 1000 się z niej dostanie, także. Dlaczego tu jest ta mgła? Aha, już wiem dlaczego. Dobra, mniejsza z tym. Ona już się wróciła, tak. Stoi sobie tam. Bo to jest właśnie ten buff od mrocznego. Tak, tak to wygląda, jak się na broń to wrzuci. No fajnie, mocne to jest, słuchajcie, to jest. Podwójne praktycznie obrażenia broń daje, jak nie więcej. Także naprawdę, słuchajcie, jest. Łupnięcie. I teraz, żeby dobrze to przekręcić, oczywiście do Gwidolina, bo ja też się nieraz motałem. No to jak mamy tutaj wejście do malowanego świata, o jeszcze malowany świat mamy do zrobienia. Jak mamy wejście tutaj, no to wiadomo, że schodzimy na dół i mamy Gwidolina, tak. No i przede wszystkim jak zginiemy, no to co, no to nie cofamy się jak jakiś głąb, dwa człowieczeństwa. Tu się przystępuje też do przymierza, tak? Jeżeli byśmy wcześniej tutaj nie przyciemnili sobie obrazu, no to chyba tam na dole, tam. No, invade jak nic, słuchajcie. Invade jak nic. Ktoś chce zdobyć ucho, ktoś się bawi. Możliwe, że jakiś mocarz. Zobaczymy, no. Kolejny invade, słuchajcie. Bardzo dużo ludzi gra w tę grę. Naprawdę, to nie jest tak, że ja tu sobie wymyślam. Tylko. Już mówiłem. Chodź, robaczku, tu, no przecież ja cię nie będę ganiał tam. Ty mnie chcesz tu zabić i zdobyć ten łóżko, który my mamy, ten poziom. Znaczy, słuchajcie, no dużo cheaterów jest, tak, mi tu wyskoczy, naprawdę. Tutaj w jedynce jest duża możliwość. Wyskoczy mi tu z setnym levelem, to mnie, słuchajcie, spruje. Chyba, że to będzie jakiś niedoświadczony gracz, no to. Idźmy do niego, najwyżej zginiemy, to się. Jeszcze, tylko widzicie, nie wzięliśmy ogniska. No strasznie mi tu utrudnił działania teraz ten gościu. Wiecie co, ja zrobię sobie w ten sposób. Na wszelki wypadek. Posłuchajcie, jak zginę. Tak, jak zginę. No i dobra, chodź, inwejdzie. Za kurwa kretyn, ja teraz będę go szukał pewnie. O Jezu. No są takie, słuchajcie, takie cioty, że tak powiem brzydko, no. Przyjdzie, tylko się schowa gdzieś tam, najlepiej jeszcze tu za strażniczko, no i. Zaraz coś zobaczymy, czy ja go mogę tutaj olać w jakiś sposób. Mógłbym go odłączyć od sieci i przerwałoby mu połączenie. No na pewno nie będę walczył strażniczko, słuchajcie, bo to mi popsuło całą grę. I to nie to, że się boję tutaj, bo ona jest naprawdę bardzo łatwo zabita. Ja bym teraz do niej podleciał, dostałaby strzała od tego, poprawił mi dwa razy z miecza, jest po strażniczce. To nie jest jakiś tam, słuchajcie, naprawdę. Postać ciężka i nawet on by mógł gdzieś tam już lecieć do mnie i nawet bym się nie zestresował tym. Tylko no. No nie mogę wyjść z gry. Mamy invader, cały czas gdzieś się schował.
No ta strażniczka mnie będzie gonić, tak, jak tam pójdę, słuchajcie, no to jest ten ból, no. Nie bardzo ładnie bym zawalczył, no ale jest tchórzem najwidoczniej. Będę go musiał... Kurczę, szkoda, no, szkoda, że taki tchórz. Znaczy on chce tam pewnie, czeka gdzieś tam Wador Londo w tym, no ale... Ja go tu nie widzę. Zapaliłem te lampki, powinien mnie zobaczyć, tak, no. Co Invade zrobił, chyba że jakiś troll, to ludzie też specjalnie robią. Zrobił Invade'a, tak. Jeszcze poczekamy chwilkę, sekundkę, żeby nie tracić czasu, słuchajcie, to... To... Idziesz, nie, nie idziesz? Jest cały czas. Idziesz, synu, czy nie idziesz, bo tracę cierpliwość. Proszę, jestem tutaj. Ostatnia szansa dla ciebie. Strażniczka musi przeżyć niestety i... No przykro mi, gościu, no... Przykro mi, gościu, strasznie z tego powodu. Na razie, no. Chyba, że gdzieś tam na dole jeszcze jest, zaraz zobaczymy. Oczywiście czary na Gwidolina, nawet nie ma co się sugerować tutaj, że ja tu będę czarami walczył. Chociaż w sumie ta kulka, nie, ja ją tam porozbijam, bo lepiej się nie nastawiać na to, bo możemy po prostu tylko się zdenerwować. I taki będzie finał. No ale spróbujemy z tymi. No dlaczego miałbym nie spróbować, tak? Słuchajcie, dlaczego miałbym nie spróbować, skoro... Coś źle zrobiłem. Coś zrobiłem źle. To jest góra pewnie tego. Tak, dobra, okej, dobra. No, musimy się przekręcić jeszcze dwa razy. Musimy tutaj mieć dół katedry, tak. Nudziło mu się, czy dalej będzie czekał? Znaczy, ja go odłączę zaraz od sieci, tak. Ja tu mam bardzo... To nie jest problem, głupi nie jestem. Nie będę tu w nieskończoność na niego czekał, chyba że on myśli, że jestem idiotą, no ale niestety mój iloraz inteligencji uważam, że jest wystarczający na tyle, żeby umieć odłączyć sieć na chwilę. A słuchajcie, nie będę. Dlaczego? No może to nie jest i dobre z mojej strony. Tak, ja bym sobie naprawdę z miłą chęcią zawalczył. Ja lubię walczyć z graczami, naprawdę. I to nie jest tak, że ja nie lubię, ja się bardzo cieszę. Nawet mogę przegrać, jeżeli... Chyba, że grasz tam naprawdę jakoś wyjątkowo niehonorowo walczy, gdzieś tam pomocnika ucieka, gdzieś tam po tych, no to wtedy się denerwuje, tak. Dobra, może tu jesteś. On czeka w Honor Londo, strollował, bo mało tego, mógł się jeszcze przemienić w jakąś, wiecie, i czeka na pułapkę. Myśli, że go szukam. Nie, ja go nie szukam, ja po prostu na niego czekam. Kameleona sobie może wrzucił albo coś, tak, i tu troluje mnie i myśli, że jest fajnie. Nie macie, no to przykro mi, stary. Nara, pa. No i po co ci to było? Może powie, ale tchórz. No nie tchórz, słuchajcie, no mówię, no ja bym z miłą chęcią sobie z nim zawalczył, no ale on jest dupa. On się schował tam w Honor Londo. No ja nie chcę zabijać tej strażniczki, będę musiał przed nią uciekać. Z nim walczyć, zginę tam. No takie bleblanie trochę.
W sumie mógłbym na szybkiego tam, tylko czy ona chyba tam za mną pobiegnie, tam akurat wejdzie. Nie wiem, nie mam pojęcia, nie chciało mi się. On tam pewnie się tam zamienił w jakąś kafelkę albo coś, nie wiem co tam Vanor Londo daje kameleon. Nie sprawdziłem. Słuchajcie, tak, tak. Odpocząłem przy ognisku jak najbardziej, jeszcze raz. 10 stusów. Pewnie mi nie wystarczy. Trzymamy te, bo to jest bardzo istotna rzecz tutaj. No i przede wszystkim jeszcze jedna rzecz. Ten pierścień raczej nam niczym nie pomoże. Chcemy tutaj po to, kupiliśmy to, żeby troszeczkę te obrażenia... Tu się chyba do tego kowenantu przystępuje, jeżeli słuchajcie, nie damy ciała, tak? No i wszystko, no. Cała filozofia. Nawet nie chce mi się na niego patrzeć, on tam nic specjalnie nie mówi. Aha, czyli... Dobra, olejemy tą magię, nie chce mi się. No, mówiłem, że mogę zginąć. Chciałem dobyć, chciałem twancyka, trzeba było tylko kółko zrobić. I tak dalej, i tak dalej. Zużyłem, czy ja zużyłem duszę, bo znowu poleciałem, widzicie, przez tego invade'a mi się wszystko po ten, 10 tysięcy dusz, no. Ciotek, skurcze, zafajdany. Nawet jak nas tu no, cofnie, to nie ma problemu, bo mamy teleport do grobowca. Ajajaj. No to czyli narobił mi bigosu, bo być może stracę 10 tysięcy dusz, jak tak będę walczył. Czy ja może tu byłem, tylko... Te dusze akurat są łatwe do odzyskania jeszcze, bo są blisko, ale później są dość daleko. No dobra. Słuchajcie. To jest bardzo niebezpieczne. No. No jeszcze raz, jak mu damy radę, to już, słuchajcie, to jest łatwe do uniknięcia, to jest gorsze, ale przed tym się możemy schować. Kurka wodna, no! Ale dałem ciała teraz. Strasznie. No strasznie. No dobrze szło wszystko. Jeden strzał mu został, no. No szkoda, 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 szkoda. Tak cię będzie przenosić po złości. I słuchajcie, i to jest taki make, że jak zabilibyście teraz... oczywiście strażniczkę. Zresztą w pierwszym playthrough ja chyba tak zginąłem i musiałem z powrotem zapierdzielać przez tą katedrę, słuchajcie, żeby się tam dostać i przestawiać to urządzenie. No nie fajne to było, tak? A tak mamy, słuchajcie... No trochę mnie zirytował tutaj teraz, bo... Znaczy moja wina. Trochę mi się wydaje, że...
No kurwa. No i zabił nas? Co jest do jasnej ciasnej? Dobra. Nie zdążymy. Dobra. Dobra, poszło. No fej tam z mojej strony, ale dobrze, że duszę odzyskałem, także jednak mi ten invade tutaj nie zrobił, słuchajcie. Zamieszania. A czy tych dusz tam było 10 tysięcy? No ale zawsze coś nie lubię tracić. Słuchajcie, jak tam stracimy tam 800, 1000 czy tam 2, to tam pół biedy. Ale już tak 10 tysięcy to już no troszkę można tam... Nie wiem czy słychać był oddech, ale słuchajcie, czułem się jakbym to ja biegł przez ten długi korytarz. No i co teraz mamy? Ten sunlight. Tak, te ostrze słoneczne, ten buff. Też całkiem niezły. Mówię, minimalna różnica. Minimalna między nimi jest. Tak. No. A, pusta skrzynka. A, bo on tutaj jest. Słuchajcie, co chciałem powiedzieć. No, jest cud, który można rzucać bez żadnych, bo on tam nie wymaga nic tak naprawdę. Jest to właśnie ten cud Gravelorda, miecz Gravelorda, gdzie on tam się, słuchajcie, z ziemi wydobywa, tak. No i tyle, słuchajcie, 50 tysięcy dusz. Czy ja chcę to stracić, głupio? Jak wy myślicie? Czy może lepiej podbić tutaj już te dwa poziomy? Zawsze to coś, nie? Nowy poziom. No myślę, że wytrzymałość i życie też do 20. Tak, jednak... No co, no połataliśmy te dziury, słuchajcie, tak w zasadzie teraz mógłbym zabić księżniczkę, znaczy księżniczkę, strażniczkę ognia, tak? Ale czy ja chcę to zrobić teraz, to ja nie wiem, czy ja powinienem mieć trzecią chyba to już, zaraz. Ja nie mogę już sobie podbić, mam plus 2 dopiero. To ciekawe. Ta. Dusza strażnika. Może nie zebrałem gdzieś czegoś, słuchajcie, już też już człowiek kurczę. A to i samolotami latami strzelam, a to tamto, wszystko się ten, to już się to wszystko, słuchajcie, kotłuje nieraz. Najlepiej jakby było, jakbyśmy się skupili na jednym, tak, nagrywamy, gramy, nagrywamy, jesteśmy ten, także wszystko jest na bieżąco, fajnie, pięknie. No tu jestem na bieżąco, nie oszukujmy się. Słuchajcie, mamy Gwidolina, mamy... pchniemy quest Sigmayera jeszcze do przodu, ale to już w następnym odcinku. No i polecimy sobie chyba ruszyć te archiwa, no bo co...
Las, mówię, las chcę zostawić, później będzie zabawa, może im wejdę, widzę, że sporo ludzi gra, może ktoś zechce mnie zaatakować. Jak będę miał już kryształowo samonaprowadzającą tą materię i przede wszystkim włócznie dusz, a to zobaczycie, co się robi w tej chwili, wtedy magiem, wtedy tak, wtedy jak najbardziej tak, no ale to już trzeba mieć ten poziom przynajmniej 70 czy coś i wtedy jak nas invade jakiś, nie daj Boże, niedoświadczony zaatakuje, no to się zdziwi bardzo szybko, tak. Bo mak jest wtedy, no tak naprawdę combo, tak. Jeżeli źle podejdzie, dostaje combo od tego, dostaje ze strzały. Jest po walce, słuchajcie, ze strzały, z włóczni. Włócznia jest dość szybko się kastuje, słuchajcie, bardzo mocna, szybko się kastuje, także zobaczmy jeszcze sobie, czy na pewno Logan już, ale na pewno Logan już poproszę ja was, poszedł. There you are. Master Logan has left. It seems that he is still. I intend to search for him. You see, Master Logan has left me. With them, I could. You have done before. No, on mnie nauczy teraz, tak? Oh, hello. Then, as promised. Tak, już ma, słuchajcie. No, o to mi właśnie chodziło. No, mogłem zostawić w sumie na to włócznie dużo, żeby mieć już. Słuchajcie, tych użyć 4. No, ale. My od niego sobie to kupimy oczywiście. My od niego sobie to jak najbardziej kupimy. Będziemy mieli dodatkowe. No to też jest warunek, żeby wszystkie czary chyba... Nie wiem, czy trzeba wszystkie wykupić, żeby on jemu się pokazały dodatkowe te czary, nie wiem. Dlatego ja wykupiłem. O, tam groszowe te czary, to tam kosztują po 1000, po 2, także... O, to jest. Szkoda, że no, będziemy musieli tu kombinować trochę w tych demonicznych ruinach. Zobaczymy, jak to pójdzie i czym. Może uda się samą magią go tam rozdziabać, jak to się mówi, i będzie dobrze. Słuchajcie, żegnamy się stąd. Poszło... Trochę tam zamieszania z tym invade'em, sorki, że brak walki było, no ale sami widzicie, że są rzeczy ważne i ważniejsze, no nie będę tutaj kombinował, w przypadku jakbym, nie daj Boże, strażniczkę może zabił, może zginął, może coś, byłoby zamieszanie, niepotrzebne latanie, bieganie itd., itd. Z miłą chęcią bym zaczekał na niego, powalczył z nim, no ale siła wyższa, tak, oczywiście odpalimy sobie, teraz... tutaj ten internet, żebyśmy tutaj, może jakiś następny nasz tutaj przeatakuje, tak? Dobrze, to żegnam się, do usłyszenia, pokłonik wielkiego maga, hej.